Tour de Pologne wróciło po 41 latach do Przemyśla. Ostatni etap, który miał miejsce w naszym mieście, to był 1980 rok. Ja pytany dzisiaj w wywiadzie dla jednej telewizji, zostałem zapytany, czy cieszę się z tego, że Tour de Pologne jest w Przemyślu. Odpowiedziałem, że za mojego życia jeszcze nie było, bo jestem rocznikiem 81, a więc rok przed moim urodzeniem był etap. To pokazuje, jak dawno temu. Myślę, że mieszkańcy naprawdę w królewski sposób, co też tu potwierdził pan Czesław Lang, w królewski sposób, w królewskim mieście, kibicowali na tym królewskim etapie. To jest wielka promocja naszego miasta, wielka promocja, bo przecież to poszło do ponad 100 krajów świata, ta transmisja na żywo. Widać było przekazy zarówno samego wyścigu, jak i ogromne tłumy mieszkańców, z czego bardzo się cieszę i gratuluję i dziękuję, że mieszkańcy Przemyśla zechcieli na żywo pooglądać peleton najszybszych kolarzy Europy i świata. No i też było pokazane miasto. Co jest dla mnie największą radością? Ci ludzie, którzy wyszli na ulicę, naprawdę, bo organizując taką imprezę, to chcemy, żeby jak najwięcej ludzi miało z tego radość i cieszyło się. Jak wjechaliśmy tutaj do Przemyśla, to nie wiem, tak by wizyta Jana Pawła II wjeżdżała. Nie wiem, czy ktokolwiek nie wyszedł. Całe mosty, całe ulice oklejone, tłumy ludzi. Także korzystając z tej okazji, chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Przemyśla za to, że tak fajnie wyszliście, że tak fajnie kibicowaliście kolarzom. I no myślę, że was nie zawiedli, bo emocje tutaj nas trzymały do samego końca. Przepiękna walka Michała Kwiatkowskiego na mecie, fantastyczne podium, Joe Almeida, jeden z największych talentów kolarskich na świecie. No myślę, że spodobało to się wam, zrobiliśmy to dla was i myślę, że jeszcze nie raz wrócimy do Przemyśla.